Witam ponownie, jestem w Radomiu, autokomis, kim? Tak jakbyś pytał, z kim rozmawiasz? Lecimy drugą część tego autohandlu. Łapki, komentarze mile widziane. Przypominam, pod filmami jest numer konta zrzutka. Wpłaty na paliwko dla Negusa. Paliwko coraz droższe, Avensador na powietrze nie chodzi. Toyota Avensis. Ciekawe alusy ktoś tutaj założył. Wyglądają jak chromowane. 132 konie, 1.6 benzynka, 160 przejechane. 2009, 29 900. Dobra jednostka napędowa. Bezawaryjna, dobra też do gazu. Skrzynia manualna, środek czysty i zadbany. Generalnie samochód prezentuje się dosyć świeżo. Nie widać obić, obdrapań. Ciekaw jestem, jak ty tutaj wlazłeś do tej lampy. No i skończył tutaj w tej lampie swój żywot. No i tutaj też jakiś pająk się wepchał. No to Toyota, muszę wam powiedzieć, prezentuje się dosyć ładnie. Zobaczmy kolejnego Avensadora. Negus, może swojego tutaj zostawisz i wymienisz na nowszy model. Póki co mój sprawuje się jak szwajcarski zegarek. Zauważyłem, że oponki trzeba by sobie wymienić. Środek czysty i zadbany, skrzynia manualna. Ta tutaj prezentuje się troszeczkę świeżej, pomimo tego, że ta jest jakaś bogatsza wersja, ale oponki w obu trzeba by sobie wymienić. No i tutaj w halogenie stoi woda. A Negus, jak wiadomo, ma akwarium, czyli muszę brać chyba tą srebrną. Jak będę jechał w daleką trasę, zabiorę rybki ze sobą, wpakuję do halogena. No tamta grafitowa troszeczkę wygląda świeżej według mnie. Skąd wiesz, że ta jest bogatsza wersja? Bo ta jest 1.8, 147 koni. 175 przejechane, rok 9, 32 900. Ma inne alusy, ale oponki, tak jak wspominałem, trzeba by sobie wymienić. No i tutaj ktoś przyhaczył. Troszeczkę wyszczerbił kierunkowskaz. Zobaczmy sobie może jeszcze Mercedesa, bo go jakoś tutaj pominąłem. Cena wywoławcza 139 900. Rok 17, 109 przejechane w dieslu, 196 koni. Niewielki przebieg, stąd też taka cena, oponka Pirelli. Z tego co widzę, bryczka chyba jest otwarta. Troszkę ukurzony, chyba jest jeżdżony. Zajrzyjmy do środka, miękko, miękko, miękko. Tutaj też miękawo jeszcze. Tak wygląda deska, kosmos. 114 przejechane tutaj widzę. Chyba stara kartka, ktoś trasy tutaj wali. Auto czyste i zadbane, pachnące w środku. Szyberdach jest. A z tyłu fotelik dla dzieciaka. Ale fotele nie są jeszcze pokopane. Tak dla waszego info, mój znajomy ma takiego chyba samego w białym kolorze na alusach z roku 17 w dieslu. Chyba ten sam silnik nawet, z tym, że przebieg prawie 400 tysięcy kilometrów za 70 koła. Dobra, lecimy dalej. BMW-czka w kupecie. Ładna oponka. 54 900, 3 litry, 211 koni, benzynka. Przejechane 211 tysięcy kilometrów, rok 10. 211 koni, 211 przejechane,
tutaj te uszczelki troszeczkę zaczynają się kruszyć. Nie wiem czemu. Może stała gdzieś w słońcu. Nie wiem skąd jest sprowadzona. Ale generalnie prezentuje się naprawdę ładnie. Wnętrze niezniszczone. 3, 2, 5 i... A silnik 3 litry. No troszkę namieszali z tymi oznaczeniami. Sportback. Audiczka w sportbacku. Gdzieniegdzie jakieś takie przyciereczki, jasny środek skórzany. Z tego co widzę, skrzynia manualna. Kolor w słońcu mieni się brązowo-wiśniowo. Dosyć ciekawy ma kolorek. Kilka niewielkich odprysków na masce. Lampę można by sobie przepolerować. Oponki ładne. Cena 13 900, 200 koni, 2 litry benzyna, 230 przejechane. Rok szósty. 2 literki, zamknięta. Czyli TFSI. W sumie nawet dobra cena jak za ten rocznik, za ten model, za ten silnik. Jestem ciekaw, czy wszystko w niej gra i trąbi zespół kombi. Mazdeczka, trójeczka. No te oczy ma takie dosyć ciekawe, zadziorny samochód, ładna opona. 2 litry benzynka, 136 przejechane, rok 19, 79 900. No mazdeczki nawet jako nowe z salonu w zakupie nie należały do najtańszych samochodów. Mazda się ceni. Silnik Sky Active. Ładny samochód. Mamy tutaj dla jakiejś pani Peugeotika. PureTech. Czyli domyślam się w benzynce. 208. Do miasta jak znalazł. Oponka Michelin, ale zobaczcie, tutaj zaczynają już brzegi powoli pękać. Oponki do wymiany. Bieżnik ładny, ale widać, że leciwe. Środek czysty i zadbany. Skrzynia manualna. A z przodu mamy Hankooki. Też takie sobie. Cena 39 900, rok 17, 1,2 benzynka, 82 konie, 125 przejechane. Wizualnie ładny, w środku ładny, ale oponki na pewno do wymiany. No i te silniki, 82 konie, 1,2 PureTechy. No tak różnie o nich mawiają. Mamy tutaj Witarkę. Witarka wygląda dosyć ładnie. 140 koni w benzynce z gazem. Dobra jednostka. 219 przejechane, rok 2007. Grand Vitara, napęd na 4. 24 900 za Witarkę. Zobaczmy w koło, jak to wygląda. Środek wygląda na czysty i zadbany. Auto nie jest poobijane, poobdzierane, jakieś zmęczone. No i dzięki instalacji gazowej można sobie taniej śmigać. Demon prędkości to nie jest, czy otwarta, zamknięta. Lecimy dalej. Volkswagen Charan, rok 12. 227 przejechane, 2 litry diesel, 180 koni, 47 900. Oponka jeszcze dosyć ładna. Dach panoramiczny jest. Skrzynia manualna szósteczka. Na półskórach bryka. Kawał samochodu.
Trzeba to przyznać. Nygus, przejdź tędy. Tylko się nie upaćkaj, bo znowu masz jasne, świeżo uprane dresiki. Wizualnie całkiem. Oponka jeszcze ładna. Dobra. Mokka X. Co tu mamy? Eco Flex. Zaraz zobaczymy, czy to dieselek, czy benzynka. Opony. Jeszcze dosyć. Środek. Na półskórach. Skrzynia manualna. Zobaczymy, co to ma kosztować. Opony Continental z przodu, z tyłu chyba identyczne. Kartka tutaj się obróciła. Cena 64 900. 1.4 turbo benzyna, 140 koni, rok 17, 116 przejechane. Lecimy dalej. Jeep Cherokee 3.2 benzynka. Osobiście jakoś ten starszy model bardziej mi się podobał. Ten jest taki jakiś dziobowaty. Oponka ładna. 64 900, 270 koni, 222 przejechane, rok 14. Podwójny szyber. Skrzynia oczywiście automatyczna. W środku czysty i zadbany. Wizualnie bez większych zastrzeżeń. Oczywiście napędy na 4. No piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych wersjach Cherokee. Czy wam się one podobają? Moim zdaniem ten starszy był bardziej taki agresywny. Stelvio już kiedyś była na filmiku. Ładna oponka, kawał bieżnika. 125 tysięcy zł. 2.2 diesel, 180 koni, rok 18. 101 700 cena netto. Drewno w środku. No muszę wam przyznać, ładnie to wygląda w środku. Alfa jednak, w ogóle Włosi mają jakoś nosa do stylu. Potrafią zrobić ładne samochody. Tanio nie jest. Lecimy dalej. Kuga. Oponka. Oponka dosyć ładna w Fordziku. Zajrzyjmy do środka. Manual sześciobiegowy. Na półskórach. Kolorek grafitowy. Dobry, nie brudzący się. 163 konie, 2 litry diesel. 213 przejechane, serwisowana, rok 13. 55 900 za Forda Kugę. Muszę się tutaj cofnąć do tego Stelvio, bo nie wiem, czy coś namieszałem z tą ceną. Jeszcze raz, 125 brutto, a na górze netto 101 700. Wszystko się zgadza. No i mamy ostatniego kandydata. 1.4 benzynka, 90 koni, 189 przejechane, rok 16, 39 900 Hyundai iX20. Dobry, prosty, bezawaryjny samochód. Dobry do gazu. Demon prędkości może to nie jest, ładna oponka, ale auto takie na co dzień do przemieszczania się w koło komina lepsze nie jest potrzebne. Dobra, łapeczki, komentarze mile widziane. Idę do auta się coś napić i polecimy sobie jeszcze jedną część, bo tutaj po drugiej stronie sprzedawca też ma jakieś bryczki.
a tam widzę ładną kiję Sportage w fajnym kolorze. Do następnego.